Witajcie, kochani. Wczoraj miałam mały wypad, taki spontan, do Chińczyka. I zaraz wam wszystko powiem. W sumie tak naprawdę to pojechałam tylko po lakiery, ponieważ w wakacje będąc u Chińczyka strasznie mi się spodobały buteleczki, w których były lakiery. Wiecie, lakierów ja mam dość sporo, ale już te, co tam godzinę, dwie, trzy wytrzymują, to już się ich pozbyłam. Więc warto znowu uzupełnić swoją kolekcję. Nie, to taki żart na rozluźnienie tematu. Nie, po prostu zachwyciły mnie buteleczki. Zaraz wam pokażę, jakie są piękne. Niestety takiej ilości, która była w wakacje, już nie było. Były poprzebierane i dostałam tylko takie, które wam zaraz pokażę. Pierwsza buteleczka. To jest taka sukienusia z falbankami i zakończona kokardką. Kolor lakieru morski. Pędzelek bardzo cieniutki. Bardzo cieniutki. No ale tak jak mówię, ja ich będę używała, wiadomo, no bo kupiłam. Ale nie dla lakieru kupiłam, tylko dla buteleczek. Po prostu jak nie będą trwałe, to się je ich pozbędę i po prostu buteleczki będą ekspozycją. 4 zł. No właśnie, bo chciałam wam powiedzieć, że wszystkie kosztowały 4 zł. Jeszcze nie zdjęłam z nich cen. Tu jest taka butelunia. Myślę, że to w kształcie perfum, ale myślę, że też może to być jakaś rączka taka, wiecie, co się przełącza, jakieś coś, biegi w samochodzie, nie, no to jakieś takie urządzenia, z tym, że zakończona taką piękną różą. Pędzelek, o, pędzelek średniaczek, nie taki cienki jak tamten, tylko średniaczek. Zielony, niebieski w kształcie czaszki. Pędzelek. O, pędzelek bardzo gruby. Z tych bardzo grubych. Też 4 zł. Nie ma ceny, ale tyle. O, popatrzcie, nawet mogę wam pokazać. Tu jest 18. Wiem, bo zapomniałam, przepraszam, jestem trochę rozkojarzona. Tu jest 23. I tu jest 88. Tu jest pomarańczowy. Pomarańczowy, tak jakby pieczątka. Tu jest kostka, a tak mi się wydaje, że to miało być, że niby w kształcie pieczątki. 07. Bardzo gruby pędzelek. I jeszcze jeden zielony. Hello Kitty. Wiem, banał, ale buteleczka. Bardzo ładna w kształcie kota i na pędzelku też wygrawerowany kot. O, nie ma numeru? Jest. To jest numer 5. Nie wiem, czy uchwyci to kamera. Spróbujemy. O, jest numer 5. Też 4 zł. I zaraz wam pokażę. Jaki jest pędzelek? Pędzelek też jest gruby, z tych grubych. Ok. Dobra. I kupiłam wstążki za to, że niedługo zbliża się Wielkanoc. Kupiłam takie wstążki po 4 zł. Zielona i bordowa są z cekinów, a pomarańczowa to jest taki sznureczek. Ze srebrną nitką. Kupię jeszcze jajeczka ze styropianu i będę po prostu się bawić, będę sobie dekorować jajka, żeby powiesić w salonie na takim krzaku i udekorować dom po prostu. Tak jak widać, 4 zł. Nie wiem, jaka jest długość, bo nie ma nic więcej, żadnej informacji, ale myślę, że
na jedno jajko, a nawet na dwa to chyba powinno starczyć, tak mi się wydaje. No i oczywiście obok Chińczyka było Tesco. No klej musi być, no bo przecież jak klej musi być, no bo jak przykleić wstążkę do jajka. Zbierałam też przez rok jajka od Kinder Niespodzianek i od Chupa Chupsów, takie te, wiecie, te takie duże, nie te na takie maleńkie, tylko te duże. Doczepię tylko wstążkę, żeby powiesić i o. Dalej kupiłam sobie do przechowywania cytryny. Mam już cebulkę. Był jeszcze czosnek, ale ja czosnku w domu nie używam, więc po co sobie kupować. Uważam, że było bardzo drogie, bo kosztowało 12,96. No musi się otwierać, tak, otwiera się. No bo jak żeby inaczej, ja tego jeszcze nie otwierałam, mówię, wczoraj byłam na spontanie i po prostu kupiłam. Uważam, że drogie, bo tamtą do cebulki przechowywania to kupiłam chyba za 2,50 w sklepie. Także no, ale trudno, chciałam, bo cytrynki się używają. Słuchajcie, tutaj kupiłam za 3 zł. Średnica 38 cm, jak taka średnia pizza. To jest takie z materiału, nie materiał, to takie bym powiedziała nawet, ja wiem, taka coś ala trzcinka, tylko taka, taka wiklinka, taka cieniutka. I dwa takie koła, wiecie, aby położyć na stole, jak się kładzie garnek. Ale teraz jak położyłam tutaj, to idealnie pasuje do mojego kółka. Także już, ja wiem, strasznie Wam się podoba i dostaję wiele komplementów za moją serwetę, którą tutaj zawsze mam na mojej tacka. Dziękuję Wam pięknie, to bardzo miłe, ale no już tyle razy wystąpiła, że chyba też jednego zużyję po prostu kładąc to i na tym robiąc filmiki. Każdy z tego, nie wiem czy powiedziałam, każdy z tego kółka kosztowało równe 3 zł. I ostatnie karma dla szczura. Wiem, nie lubicie szczurów, większość z Was nie lubi szczurów. No ale karma musi być, jak się ma zwierzątko, trzeba o nie dbać. Szczur, jak każdy wie, jak wygląda. Tutaj jest jeszcze z zoologicznego rachunek, 6,50. I taki naprawdę filmik na spontanie, bo i wypad do Chińczyka był na spontanie. Ja się z Wami żegnam, bardzo Wam dziękuję za wszystkie komentarze, za wszystkie maile. Bardzo, 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 bardzo Wam dziękuję, bardzo. Jesteście wspaniałymi widzami, wspaniałymi widzkami, słuchaczami, słuchaczkami. Wszystkie Wasze maile sobie zachowuję i jak mi jest ciężko, to sobie po prostu czytam wszystkie komentarze. Bardzo, bardzo dziękuję, jesteście wspaniali i oby tak dalej, kochani moi. Jeżeli filmik Wam się podobał, to dajcie łapkę w górę. To są moje paluchy. Jeżeli bardzo Wam się podobał, a jeszcze nie subskrybujecie mojego kanału, tego i tego drugiego, odsyłam Was i zasubskrybujcie, aby być na bieżąco. I tak, ja się z Wami żegnam. Słonecznego dnia życzę. Pa, pa!